Cześć, tu Ernest. Rok temu do gry w cenie 100 zł wszedł pakiet Mrożnych Legend. Zawierał on 3 bardzo ładne skiny. Mrożnego Czerwonego Rycerza, Kruka i Strażnika Miłości. Tak jak prawie wszystkie inne pakiety ze sklepu, pakiet Mrożnych Legend pojawił się na kilka tygodni i zniknął. Ci, co przegapili tę okazję, dostali drugą szansę na zakup tego pakietu. Z okazji, że ten pakiet wrócił, organizuję na niego konkurs, bo dlaczego by nie? Aby wziąć udział, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, suba i dowolny komentarz. Wyniki ogłoszę 24 stycznia. A wracając to, dzisiaj o 14 wstawiłem filmik o tym, że ten pakiet wróci. A wtedy właśnie ten pakiet stał się już dostępny wszędzie i dla wszystkich. Tak, pakiet Mrożnych Legend można kupić już teraz, w 2020 roku. Powrót tego pakietu oznacza, że każdy inny pakiet może wrócić do sklepu. Następny na liście jest najprawdopodobniej pakiet Mrocznego Strażnika Miłości. Po ustawieniu daty na 14 lutego w grze pojawia się on w sklepie w tej samej cenie co rok temu, ale nie można go jeszcze kupić. Ten pakiet jest o tyle dobry, że otrzymujemy nie tylko epickiego skina, ale i kilka prostych wyzwań, za wykonanie których można odebrać aż w sumie 1000 fałdolców. To bardzo dobra oferta. Warte uwagi są też na pewno pakiety cienia, które są moim zdaniem drugim najlepszym pakietem legend. Na pierwszym miejscu u mnie są te mroczne. Poza tym mogą wrócić magmowe legendy czy mroczne legendy. Fortnite w ten sposób dało znać, że to tylko oferty na ograniczony czas, nie ekskluzywne oferty. Koniecznie dajcie znać, co uważacie o powrocie tego pakietu. Ja go kupiłem pierwszego dnia, gdy wyszedł rok temu. I szczerze mówiąc, nie przejmuję się tym, że wraca. Cieszę się, że osoby, które bardzo chciały ten pakiet, dostaną na to drugą szansę. Fortnite rok temu dało znać, że to limitowana oferta, nie ekskluzywna. I jak coś, to w plikach gry nie ma żadnej wzmianki o nowych slach dla tych, co posiadali ten pakiet wcześniej. Ci, co mają mieszane uczucia na ten temat, spójrzcie na to może w ten sposób. Mieliście ten pakiet cały rok, tylko i wyłącznie dla siebie. Nie jest to ekskluzywny pakiet w żaden sposób, więc czemu by blokować dostęp do niego innym? Ten pakiet tak czy siak trochę kosztuje i będzie w grze tylko na tydzień lub dwa, więc nie każdy go kupi. I to tyle. Krótki filmik informacyjny. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.